Wieczne bezpieczeństwo wierzącego. Raz zbawiony, zawsze zbawiony. Pismo Święte jednoznacznie pokazuje nam w pierwszym liście Jana, drugi rozdział, pierwszy werset. Dziadki moje, to wam piszę, abyście nie grzeszyli, a jeśli by kto zgrzeszył, mamy orędownika u Ojca Jezusa Chrystusa Sprawiedliwego. I On jest ubłaganiem za grzechy nasze, a nie tylko za nasze, ale też za grzechy całego świata. Widzimy wyraźnie z tego miejsca Słowa Bożego, że każdy, kto jest raz zbawiony, jest na zawsze zbawiony, gdyż każdy, kto uwierzył, ma orędownika u Ojca, Jezusa Chrystusa. I ten orędownik jest w stanie zawsze wierzącego wybronić. Moje małe dzieci, to wam piszę, abyście nie grzeszyli, a jeśli kto zgrzeszy, mamy orędownika u Ojca, Jezusa Chrystusa Sprawiedliwego. Ten werset mówi nam, że jeśli wierzący zgrzeszy i w jakiś sposób zawiedzie na ścieżce, Pan Jezus działa jako jego orędownik, a nie oskarżyciel. Jako jego orędownik, aby przywrócić go do społeczności z Bogiem Ojcem. Adwokat to ten, który prowadzi wszystkie sprawy swojego klienta. Jako nasz orędownik, Pan Jezus Chrystus podejmuje naszą sprawę przed Bogiem Ojcem, aby nas odnowić. Najpierw wskazuje na krew i, że tak powiem, mówi w pewnym sensie, zapłaciłem za ten grzech, i to jest siłą przebłagania, co widzimy w wersecie drugim. I On jest ubłaganiem za grzechy nasze, a nie tylko za nasze, ale też za grzechy całego świata. Następnie pracuje nad naszym sumieniem, aby wzbudzić w nas skruchę, która prowadzi do wyznania, że zrobiliśmy coś złego, przez co zostajemy przywróceni. I to widzimy w pierwszym liście Jana, pierwszy rozdział, 9 werset. Jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy, aby nam odpuścił grzechy i oczyścił nas od wszelkiej nieprawości. Także możemy z pewnością powiedzieć, że każdy wierzący jest zawsze bezpieczny, wieczne bezpieczeństwo wierzącego. Bez pracy Pana Jezusa jako orędownika żaden wierzący nigdy by się nie mógł, nigdy by nie mógł być pewny bezpieczeństwa i jeśli by się odwrócił, nie byłby w żaden sposób przywrócony. Mamy za co dziękować Panu Jezusowi. Zauważ, że jego rzecznictwo jest u Ojca. Oznacza to, że chociaż więź społeczności, komunii została zerwana, więź relacji wierzącego z Bogiem jako jego Ojcem nadal istnieje. Bóg nadal jest jego Ojcem. Kiedy dziecko w naszej rodzinie nie zachowuje się właściwie, nie przestaje być częścią rodziny, tak samo jest w rodzinie Bożej. Błądzący spotka się z karą, ale jeśli będzie ta kara, to ona jest w celu naprawienia go. Jeśli nadal będzie postępował w swoim grzechu, to nadal będzie częścią rodziny. Jeśli fałszywa doktryna, którą rozważamy, czyli doktryna utracalności zbawienia, jeśli by była poprawna i wierzący mógłby stracić swoje zbawienie, to wtedy nie orędownika by potrzebował, lecz Zbawiciela. Ale Pismo Święte tak nie mówi. Mówi, że kiedy dziecko Boże zawodzi, Pismo Święte wprowadza orędownictwo Chrystusa, a nie potrzebę ponownego zbawienia. Ta fałszywa doktryna mówiąca o tym, że zbawienie można stracić, znosi orędownictwo Chrystusa, czyni go nieważnym. I gdyby to była prawda, nigdy nie byłoby dla niego czasu, aby być orędownikiem. Dlatego możemy być pewni, że kto jest raz zbawiony, jest na zawsze zbawiony. Kto jest raz w Chrystusie, jest na zawsze w Chrystusie.